Marcin, wygrywamy z Gwarkiem 6-0, przekonujące zwycięstwo. Co możesz powiedzieć o przebiegu tego spotkania, o tym, jak realizowaliście plan? Myślę, że kontrolowaliśmy mecz. Cieszymy się, że postrzelaliśmy parę bramek. Myślę, z mojej perspektywy, gdzieś ta druga połowa, w której graliśmy, bo grały dwie drużyny tak naprawdę po 45 minut, to myślę, że byliśmy czasami za bardzo rozwaleni, jak to się mówi, na boisku i przez to musieliśmy więcej biegać do tyłu, bo dużo dziur powstawało. Mieliście zagrać pierwotnie, mieliście zagrać to po te dwa sparingi, więc mieliście siły na 90 minut, więc przez te 45, które ty grałeś, absolutnie wszystko mogliście się dać. No dokładnie. 45 minut można było dać maksa, pograć w piłkę, bo o to w tym chodzi i się tym cieszyć. Wróciliście do treningów po obozie w Wałbrzychu. Powiedz, jak wyglądały te ostatnie dni, bo z tego co wiem, już chyba schodzicie powoli z obciążeń i jest więcej takich taktycznych rzeczy. No dokładnie, w tym tygodniu po obozie było dużo gdzieś piłkarskich rzeczy, w czwartek gdzieś wstawka tam biegowa i przymierzaliśmy się do tego meczu taktycznie głównie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. 3-1! Dawaj na piłek!